Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem to będzie prezentacja postaci Zani. Także ona tak właśnie wygląda, ta postać. Właśnie mamy ją tutaj, jeszcze przybliżymy. I właśnie to jest ona. Zobaczymy, jaką ona będzie miała dysponować siłą, energią. Także zobaczymy. Dajemy ją. Oczywiście mojego wojownika. Tak, żeby zareprezentować, pokazać, czy w ogóle jest to fajna wojowniczka. No i Zania, zobaczymy, jaką tutaj będziesz miała siłę. Także tutaj sobie tak fajnie lata. No zobaczymy teraz jej uderzenie. Kolejne uderzenie. Następnie gigantyczna Omega. Taką właśnie ma technikę. Następną ma technikę właśnie pocisk miotacza. No taką na 4000, jeżeli chodzi o siłę uderzenia, kontrola czasu. Next, pełno ładunek energii. Następna, mistyczny błysk. A, to bardziej taka, jeszcze raz. O, teraz właśnie. To jest dobra technika, jeżeli ktoś jest za plecami, jeżeli chodzi o ten mistyczny błysk. Elektryczne super ciosy. 8000, miotacz meteorów. Zobaczymy, czy ona właśnie ma tam przekroczenie limitu. A jednak nie ma przekroczenia limitu, więc mogę stwierdzić, że właśnie ta Zania dysponuje właśnie siłą na bazie 8092. Jak na zawodniczkę może być, jeżeli chodzi właśnie o tą postać, którą wgrałem do Dragon Ball Xenoverse 2, którą właśnie tutaj Wam przedstawiłem. Także jeżeli Wam się to podoba, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka, bo już w następnym odcinku będzie to prezentacja postaci zupełnie nowego wojownika.